Robert uczył posłuszeństwa swego 3-letniego syna, Pawełka. Pasem. Żonę przekonał do swoich metod wychowawczych. Siniakami. 14-letni Paweł zdobywał szacunek kolegów. Pięścią. Ona też pomagała mu wychowywać syna, Marcina. Marcin, gdy dorósł, w dyskusji z dziadkiem Robertem też używał argumentu siły. Nie bij. Kochaj. Od poniedziałku trwają prace, póki co rozbiórkowe, na ulicy Szpitalnej. Rozpoczęła się inwestycja określana jako czwarty etap poprawy jakości systemu transportu publicznego w mieście Suwałki. Jak nas poinformował Tomasz Drejer, szef Zarządu Dróg i Zieleni, roboty będą wykonywane wyłącznie po wschodniej stronie jezdni. Zmian będzie jednak całkiem sporo. Przede wszystkim pojawi się droga rowerowa, oddzielna, czyli będzie i chodnik, i droga rowerowa na odcinku od skrzyżowania Szpitalnej z przedłużeniem ulicy Tysiąclecia Litwy, no ta powinno być Tysiąclecia Litwy, do skrzyżowania z ulicą Daszyńskiego, czyli po stronie szpitala, wschodniej stronie, na całym odcinku będziemy mieli drogę rowerową, czyli będziemy mogli pojechać od ulicy Reja aż po szkołę numer 11 rowerem, po drodze rowerowej. Na znacznej części tego odcinka pas gruntu pod chodnik i ścieżkę rowerową zostanie istotnie poszerzony. Wygospodarowane zostanie miejsce zarówno na przeniesienie zatoki autobusowej. Zatoka autobusowa w tej chwili jest na skrzyżowaniu Szpitalna Reymonta, ten jest taki zjazd w dół. Po przebudowie będzie zlokalizowana za wjazdem na teren szpitala, czyli tam na te tereny wewnętrzne, nie tam, gdzie jest szlaban, na ten parking wewnętrzny, tylko za wjazdem na tą drogę wewnętrzną, która prowadzi do szpitala psychiatrycznego i do parkingów zlokalizowanych wewnątrz terenu szpitalnego. Tam będzie zatoka autobusowa. A na pozostałym odcinku, aż po samą ulicę Daszyńskiego, będą wybudowane zatoki parkingowe. Myślę, że to zdecydowanie polepszy tam sytuację parkingową osób, które zarówno mieszkają w okolicy, w blokach, jak i osób, które przyjeżdżają czy to do pracy, czy po prostu odwiedzają kogoś w szpitalu. Realizacja takiego rozwiązania wymagała odkupienia pasa gruntu przyległego do dotychczasowego ciągu pieszego, co uczyniono. Cały chodnik i droga rowerowa będzie oddalona o 6,5 metra od obecnego krawężnika. Żadnych zmian, jeżeli chodzi o jezdnię, nie ma tutaj żadnych zmian, czyli ani nie będzie poszerzana jezdnia, ani nie będzie zawężana. Oprócz drogi rowerowej, chodnika i zatok parkingowych pojawią się tutaj również nowe nasadzenia. Nie zmieni się jednak istniejąca nawierzchnia jezdni. Koszt inwestycji wyniesie bez kilku złotych 1 274 000 zł. Kierowcy i piesi z uwagi na utrudnienia w ruchu powinni uzbroić się w cierpliwość, bowiem roboty według planu potrwają do końca czerwca bieżącego roku.